Serwus, to będzie dobry wszystkich bardzo gorący, bardzo serdecznie. Ja jestem Milki, to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta. Słuchajcie, na wstępie zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, subskrypcję, jeżeli chcecie więcej jakichś filmów jak ten. A to słuchajcie, no co dzisiaj robimy, moi drodzy? Dzisiaj idziemy w podróż, stwierdziłam, że musimy się odebrać na chwilę, chociaż odbudowanie i zrobić coś ciekawszego. Więc w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, wybierzemy się w jakąś podróż w tamte, słuchajcie, rejony. Także zobaczymy, co tam będzie. Mam nadzieję, że coś fajnego. Oczywiście pożyjemy, zobaczymy. A wy pamiętajcie o tym, żeby stawić łapkę, subskrypcję, no i koniecznie oczywiście wbijać na mojego Instagrama Milkacz przez 2A, ponieważ tam no dużo fajnych zdjęć, słuchajcie, i jutro będzie nowe zdjęcie, bardzo fajne, także koniecznie wbijajcie, słuchajcie, na mojego Instagrama, a my, słuchajcie, zanim jeszcze pójdziemy spać i zanim się wybierzemy, pójdziemy, słuchajcie, się ogarnąć, wiecie, jakby... Co tu się dzieje? Okej. Problemy, słuchajcie, mamy problemy jakieś. Dobra, słuchajcie, wracamy po krótkiej przerwie z problemami, przerwa, że tak powiem, techniczna, słuchajcie, ale już wszystko działa. Także, słuchajcie, tak jak mówiłam, musimy się, słuchajcie, ogarnąć, więc pozbieramy sobie rzeczy, zrobimy sobie może, słuchajcie, mieczyk. To by była dobra opcja. I czy coś jeszcze tutaj mamy, słuchajcie, w skrzyneczkach ważnego? Chyba nie, słuchajcie, chyba nie. Więc tak, oczywiście potrzebujemy sobie w takim razie gaci, wiadoma sprawa, butów i oczywiście czapki. Dobra, słuchajcie, bierzemy to. I jeszcze, słuchajcie, jeszcze dajcie mi patyki, zrobimy sobie lepszy mieczyk, żeby było bezpieczniej właśnie i może zrobimy sobie jeszcze ten, takie zapasowe, nie chciałam tego zrobić, nie wiem dlaczego ja to zrobiłam, wiedziałam, że to się tak stanie, ale nie wiem, dobra, nieważne, mamy sobie zapasową batę, w każdym razie sobie zabierzemy sobie jakieś zapasowe rzeczy, troszeczkę żelaza, słuchajcie, i jeszcze może trochę drewna jakiegoś, tak na wszelki wypadek, jakby nam zabrakło, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić na pewno, a to jest zrobienie sobie nożyczek. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie nożyczki, dlatego że musimy sobie zebrać jakieś owieczki i jakby wełnę, słuchajcie, z nich zebrać, także to się, słuchajcie, zrobi zaraz. To znaczy w zasadzie później. I możemy sobie przypalić ziemniaki przy okazji, także zaraz to zrobimy. I mam nadzieję, że nam 9 starczy jedzonka. Jak nie, to sobie zabierzemy może troszeczkę jeszcze arbuzików. Tak na wszelki wypadek, wiecie, o co chodzi. A ja tutaj sobie dam jedzonko. O, tutaj mam w sumie jakieś jedzonko jeszcze, bo to sobie zabierzemy, słuchajcie. Im więcej jedzonka, tym lepiej. Dobra, słuchajcie, idziemy w takim razie spać, słuchajcie, szybka akcja, idziemy spać. Zaraz staniemy i pójdziemy, po prostu, znaczy pójdziemy w podróż, także lecimy oczywiście z tematem. Zapamiętam sobie tylko kordy, znaczy zapamiętam ze screenu je. I w ogóle tu jak widzicie trzcinę, słuchajcie, posadziłam. Ile creeperów, damn. Także będziemy już niebawem mogli prawdopodobnie coś sobie podziałać z tym, z Enchanting Table, także bardzo fajnie. A my, słuchajcie, tak jak mówię, lecimy sobie w podróż, także zobaczymy, czy cokolwiek fajnego tam zobaczymy, zwiedzimy. Mam nadzieję, że oczywiście jak najbardziej tak. O nie, nie chciałam tego zrobić, ale niestety zrobiłam. Dobra, czekaj, zaraz się stąd wydostaniemy. Spoko loko. Okej, dobrze, zapomniałam o budulcu w sumie, ale mam nadzieję, że nie będzie mi jakoś bardzo on potrzebny. Dobra, idziemy, słuchajcie, tędy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że tą dżunglą iść, bo dżunglą się bardzo ciężko chodzi. To jest w ogóle trzcina, to ja sobie tą trzcinę może zabiorę. Ona się zawsze, słuchajcie, trzcina jest akurat mega przydatna, zwłaszcza teraz dla mnie, ponieważ potrzebuję ten, na ten enchanting table sobie pozbierać tego, muszę mieć papier i tak dalej, także... Aha, i musimy w ogóle krowy pozabijać, słuchajcie, jeżeli chcę mieć enchanting table, to też jest w ogóle ważne, także trzeba zdobyć dosyć dużo skóry, mam nadzieję, że nam się to uda. I nie wiem sobie, czy w dżungli są krowy. Nie mam pojęcia, nie wiem jaka jest możliwość zespawnowania krowy w różnych tych częściach, w różnych biomach, ale mam nadzieję, że jakaś tam szansa jest, bo chciałabym w sumie sobie pozbierać jakieś fajne rzeczy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby, słuchajcie, przez dżunglę podróżować, bo to jest dosyć problematyczne, ale to był, słuchajcie, speedrun parkour, dobra, niesamowite, czuję się po prostu jako niesamowita osoba. Okej, tutaj na razie nie ma dosłownie nic. To są jakieś bambusy, ale nie wiem, czy z bambusów się robi coś fajnego. Wydaje mi się, że jakby... Co tutaj się stało w ogóle? To jest dziwne, ale spoko, jakby dosyć pomogło mi to, także spoko, okej, fajnie, że takie rzeczy, takie bugi istnieją. Minecraft zawsze, słuchajcie, w Minecraftie zawsze się znajdą jakiekolwiek bugi, ale to jest piękne, słuchajcie, to jest piękne Minecrafta, okej, słuchajcie, wspinamy się do góry. Ja mam nadzieję, że coś fajnego naprawdę zobaczymy, słuchajcie, i że, nie wiem, odkryjemy jakąś, można jakiś nowy biom, o, to by było coś, słuchajcie, to by było coś, ale raczej tak się nie stanie pewnie, bo jakby ja mam pecha do takich rzeczy. I jak z tego co widzicie, to tutaj mamy bezkres dżungli, ale po lewej stronie, z tego co wiem, słuchajcie, odmieniam się na lewo, tam była chyba łąka, więc tam możemy się przejść. Powiedzmy, że tak zrobimy. Czy ja mogę się tam wspiąć na tej lianie? Niezbyt, okej, nieważne. W takim razie nieważne. Dobra, jest ciężko, słuchajcie, jest bardzo ciężko, ale mam nadzieję, że to przeżyjemy, te różne upadki.
Okej, teraz sobie tam pójdziemy. Tak staram się, wiecie, do takich jakichś miejsc jak najlepszych. O nie, tutaj nie wspiemy się, musimy już szybciutko rozwalić drewno. Takie po prostu staram się wybierać jakieś fajne trasy, wiadomo, tak jak żebyśmy, słuchajcie, mogli jak najszybciej się tutaj poruszać. Także po lianach skaczymy jak Tarzan normalnie. Jest to bardzo fajna sprawa, ale dobra, słuchajcie, ja bym chciała iść troszeczkę w lewo, bo jakby to w tej dżungli się źle chodzi. No i w dżungli, no w zasadzie nic nie ma, poza tym, że jest pełno lian i się ciężko porusza. A tak, to słuchajcie, możemy iść do jakiegoś innego biomu, okej, już go nawet widzimy i może będzie, słuchajcie, łatwiej nam się poruszać z tym wszystkim. Także mam nadzieję, że jak będzie. Tam jest, słuchajcie, biom z ciemnym drewnem. Ja już tam byłam, tylko że jakby nie do końca tam, tylko bardziej tam w sumie. Mamy świnki, ale świnki nam są, szczerze powiedziawszy, nie do końca zbyt potrzebne i tam są w ogóle góry jeszcze. Okej, to góry mogą być w sumie też ciekawe. I w ogóle nikt nie widziałam. Tego, wioski w górze. Chciałabym kiedyś zobaczyć wioskę w górze, wiecie o co chodzi? Nasze w takim biomie, ten, zimowym. To by było naprawdę według mnie coś, to by było mega fajne. Dobra, słuchajcie, zbierzmy sobie. O, jest owieczki, dobra, słuchajcie, owieczki są mega istotne i mega ważne, także słuchajcie, jazda po te owieczki, co jeśli zetniemy je, bo ja potrzebuję tutaj do dywaników, słuchajcie, zdecydowanie ich wełenkę. Dobrze, mamy, słuchajcie, bardzo się cieszę z tego powodu. I wydaje mi się, że ten biom mi się kojarzy najbardziej chyba z owcami. I mam nadzieję, że to jakieś owieczki, słuchajcie, spotkamy. Jak widzicie, tutaj jest dosyć sporo trzciny, także ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym po nią nie poszła. Także, słuchajcie, idziemy szybciutko po tą trzcinę. I tam, widzicie, po prawej stronie, słuchajcie, są jakieś góry, dosyć wysokie, bo tam śnieg je pokrywa, także tam może być dosyć mocno. O, mamy wioskę, proszę, słuchajcie, znaleźliśmy wioskę, jak super, dobra, słuchajcie, zarąbiście, nie wiedziałam, że to jest wioska, mega się cieszę, że ją znaleźliśmy, także, słuchajcie, zaraz tam sobie oczywiście wejdziemy i zobaczymy, co tam jest ciekawego. Wiem, że tam były owce, ale to zaraz, słuchajcie, możemy się przejść najwyżej, ale najpierw, słuchajcie, w pierwszej kolejności wioska, dobra, w ogóle jest, szybko nam zjadł ten, głód się, że tak powiem, zrobi, także musimy sobie coś zjeść. I tak, halo, halo, czy tutaj coś jest ciekawego? Tutaj nie ma nic, nie ma dosłownie nic, myślałam, że jakieś skrzyneczki czy coś, ale tutaj niestety nic. Dobra, idziemy tutaj do kolejnego domku. No i też tutaj, kurde, powiem wam, że klapa dosyć. Okej, w ogóle ta wioska jest w dwóch biomach jednocześnie, jest to śmieszne. Mamy, słuchajcie, nie! Rozpalona sobie tutaj zrobiłam. Okej, mamy chlebek, mamy drewno, to sobie zabierzemy, ziemniaczki też. No i słuchajcie, te, kurde, nie wiem jak to się nazywa. Nie wiem jak to jest po polsku, jakby nie mam pojęcia. Nie wiem co to jest, słuchajcie, po polsku możecie pisać. Ja bym powiedziała, że jagody albo jakieś ostrężnice, kurde, czy jakoś tak? Nie wiem, dobra, nie pamiętam, słuchajcie, nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, denerwuje mnie to już. Nie będę, słuchajcie, tego jakby po prostu zniszczyć, żebyśmy się nie ukuli więcej raz. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, jednego emeralda. Mamy tutaj coś fern, nie wiem co to też jest, to jest po prostu chyba jakiś ten. No, to jest na pewno nieistotne, ale tutaj mamy, słuchajcie, książeczki, więc książeczki oczywiście, jak wiemy, musimy zabrać, bo one nam się bardzo przydadzą. Okej, nie ma to już nic. Tutaj w tych domkach byliśmy, to teraz, słuchajcie, lecimy do tej drugiej części wioski. Nie wiem, czy tutaj byłam, czy nie, ale chyba nie. Okej, mamy, słuchajcie, więcej chleba, mamy trzy emeraldy aż, mamy jeszcze więcej. Dobra, tutaj mamy jakieś fajne dupce, dobra, słuchajcie, to wszystko sobie po prostu pozbieramy. Bo jakby to się może przydać, co nie, wiecie o co, nawet mamy fotel, spoko, słuchajcie, spoko, zmechanizowana wioska. Bardzo fajnie, dobra, kurde, tutaj nie ma żadnej skrzynki niestety. Jest tutaj dzwonek, dzwonek, także go sobie zabierzemy. Bo to... Jakie małe ziomki! Wow, nie widziałam ich nigdy chyba w życiu, takich małych poziomków. Cześć, jo, okej, dobra, siema, ty chcesz... to jesteś drogi, chłopie. Ja to chcę, ja to sobie zabiorę. Okej, zabrałam. Nie byłabym sobą, gdybym tego nie zabrała, słuchajcie, taka jest prawda. Dobra, cieszę się, że to mamy. No i co, chłopie, weź mi tutaj, kurde, przeszkadzasz tylko i zamykasz mi drzwi, no i co? Kurde, ale tu jest ile takich malutkich takich tych, jestem w szoku w ogóle, ale dobra. Za 17 masz na looting 1, a ty masz za 19. Okej, dobra. To ten. Zbieramy, słuchajcie, szybciutko. Jak nazbierać emeraldy? Jak nazbierać emeraldy? Dobra, 19 tego i za 15 mamy, słuchajcie, jednego emeralda. Nawet nie mamy, słuchajcie, węgla za bardzo, żeby tego nazbierać. Ale powiem wam, że to jest kusząca propozycja. Jak nie wiem, o piesio, haj. Dobra, słuchajcie, niestety nie możemy go jakby zabrać, bo nie mamy kości. Ale za to, słuchajcie, mamy zarąbistą propozycję od tego chłopa, co robi te wykuwa, w ogóle nie wiem jak się nazywa, kowal? Okej, powiedzmy, że kowal. Także to trzeba, słuchajcie, wykorzystać. On ma słabe bardzo. Ale ja bym chciała, kurde, że nie ma rolników, co w ogóle nie ma rolnictwa w tej wiosce, no jak oni żyją bez chleba, no powiedzcie mi. Ja już nie wiem gdzie byłam, bo oni mi tutaj weszli jakby ten, pootwierali, pozamykali te drzwi, ja już się pogubiłam gdzie byłam, a gdzie nie. Ale kurde, no ciężko będzie, słuchajcie, ogarnąć tyle emeraldów, mamy 3-4 na razie. To jest mało, słuchajcie, to jest bardzo mało. Także, ała, zapomniałam, że tutaj są te głupie te, co kują. Ale cieszę się, że to znaleźliśmy, to miejsce, bo wiemy, że tutaj gościu ma mega fajną dla nas, słuchajcie, propozycję. Nie wiem, czy tutaj byłam, czy nie. No już byłam tutaj, dobra, słuchajcie, nieważne, w ogóle zbierzę sobie te pochodnie, bo postawiłam troszeczkę ich dosyć sporo, ale to jest niepotrzebne.
Więc tak, no słuchajcie, no będę pamiętała, że tu jest ta wioska po prostu i mam nadzieję, że tutaj po prostu przyjdziemy sobie i troszeczkę pozdobywamy tego. Chyba, żebyśmy słuchajcie poszli tutaj do tej, w te góry i może tutaj będą jakieś, po pierwsze owieczki, to raz, a po drugie, moi drodzy, właśnie węgiel. I jak słuchajcie, nazbieramy tego węgla dosyć sporo, to mamy szansę mieć tego, mieć te emeraldy. I potrzebujemy ile? Potrzebujemy 16 emeraldów z tego co wiem. A 16 razy 5 to jest 135? Co, jakoś tak? Nie wiem, czekajcie, ja to obliczę szybko na tym. Będę jedną ręką kopać, a drugą słuchajcie liczyć na kalkulatorze. Czekajcie, dobra. Ja wiem, ja nie jestem dobrym matematykiem, okej? 16 razy 15. A, 240, dobra, byłam całkiem blisko, słuchajcie. Taka, wiecie, matematyczna po prostu... To jest nieistotne, słuchajcie, to jest nieistotne. Nie, udawajcie, że tego w ogóle nie słyszeliście. W każdym razie... Chciałabym jeszcze owieczki gdzieś, kurde, gdzie ty? O, tutaj są te owce, dobra, owce, słuchajcie, bierzemy sobie wełnę, tutaj z tej też, dawaj wełnę, babo, dziękuję bardzo serdecznie i dawaj jeszcze ty, dawaj to, dobra, dzięki. Mi się bardziej przyda niż sobie, okej, okay, mamy, słuchajcie, to mamy i teraz znajdźmy więcej węgla, ile, aha, 240 węgla potrzebujemy, tak? No to jest to raczej niemożliwe, słuchajcie, do zebrania chyba w tym odcinku, tak mi się wydaje, ale jak ja bym chciała mieć ten miecz, słuchajcie, tak bardzo bym chciała ten miecz mieć i ja mam nadzieję, że nam się to uda jakoś zebrać, tylko że kurde, no, te akurat nie ma tych gór, gdzie jest dużo węgla, niestety, ale za to są owieczki, to ja te owieczki, słuchajcie, sobie zbiorę, w sensie nie zbiorę, tylko jakby i wełnę, bo to ona jest, jak mówię, mega mi teraz potrzebna do domku. Także pozbieramy, ale dobra, tutaj mamy dosyć sporo węgla, także słuchajcie, zbieramy, bo jest szansa, słuchajcie, jest szansa na to, że zamienimy się z tym villagerem, także słuchajcie, ja liczę na to, że to się uda, więc słuchajcie, zbieramy szybciutko jak najwięcej tego węgla. Jest go tutaj dosyć sporo, także słuchajcie, na spokojnie, w ogóle zaraz będzie zachód słońca, także trzeba się powoli zbierać. I tu jest w ogóle biom ten grzybowy, okej, okay, fajnie wiedzieć, że tutaj taki biom jest. Jakby mega spoko, bo tam można, wiecie, fajne rzeczy w sumie poznać, w sensie fajne jest to drewno po prostu. Ale dobra, słuchajcie, to jest na razie, to drewno jest nieważne, najważniejsze jest jeszcze teraz węgiel. Kurde, czemu tego węgla jest tak malutko, że ja zbieram tylko po jeden albo dwa węgle, słuchajcie. Masakra, dobra, słuchajcie, to jest dla nas not stonks, ale mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, jak najwięcej tego węgla zbierać. 240 węgla, to jest mega dużo, mam nadzieję, że też w ogóle uda się nam za tyle wyhandlować, bo te oferty się, że tak powiem, w którymś momencie, słuchajcie, zawsze kończą. Także na to też trzeba uważać. Dobra, czy to jest węgiel jakiś jeszcze? Halo, węgiel, nie ma węgla, dobra. Przydałoby się już zebrać do domu. Okej, okay, tutaj jest jeszcze węgiel. Dobra, to go słuchajcie, zbierzemy szybko. Mam nadzieję, że go nie będzie jakoś mega dużo. Dobra, mamy 3 węgle. I czy tam coś jeszcze jest? Kurczę, bo ja boję się, że ja serio umrę. Dobra, tutaj na razie nic nie ma. Dobra, słuchajcie, idziemy do wioski. Chyba, że się w wiosce prześpimy, to w sumie nie jest głupi pomysł, tylko żebyśmy musieli jakoś ten węgiel, słuchajcie, ogarnąć. Mamy tylko 47, czyli stać nas na 2 wymiany. Nie, 3 wymiany, słuchajcie, zaledwie. Bo chyba 15 węgla to był ten. 15 węgla to był jeden emerald. Także no, 3 wymiany, czyli 3 emeraldy, w takim razie mamy 6, czyli brakuje nam nadal 13 emeraldów, a nie mamy żadnych w domku emeraldów, więc ciężko mieć, to są w ogóle lamy. Trzymam się od nich z dala, żeby mnie czasem nie zaczęły pluć. Idziemy tam, słuchajcie, do tej wioski, pójdziemy się tam zdrzemnąć i zobaczymy, słuchajcie, co to będzie. Tu jest jeszcze węgiel, także słuchajcie, dobra, jak go tutaj przegapiłam, to ja póki tutaj jestem, to szybko zbiorę. Mam nadzieję, że mnie tutaj nic nie zje i nie zabije, ale słuchajcie, pożyjemy, zobaczymy, ale akurat będziemy mieć chyba na 4 wymiany, także spoko, słuchajcie, idealnie będzie, patrzcie, idealnie na 4 wymiany ma nas stać teraz. Dobra, teraz musimy coś wyrzucić, ała, dlaczego mnie coś uderzyło? Dlaczego tak się stało? Nie mam pojęcia, chyba grawel na mnie spadł, ale dobra, nieważne. Dobra, może słuchajcie, poświećmy sobie tutaj pochodnią, to jest zawsze, słuchajcie, dobry pomysł. Okej, powinniśmy teraz ten węgiel zabrać do domu, bo my węgla, tak się składa, że niezbyt mamy wiele, ale... Ważniejsze jest, słuchajcie, tutaj są rzeczy ważne. Dobra, słuchajcie, pierwsze, lepsze łóżko, po prostu tutaj lecimy. I swoją drogą, słuchajcie, jutro będzie live rano, samego rana na YouTubie, także koniecznie bądźcie, słuchajcie, i ten. I jak coś to zniszczyłam, to... No nie mogę... No dobra, zniszczyłam to łóżko, żebyś tam po prostu nie zrespił. Dobrze, tu jest w ogóle szkielet. Ała, ała, dlaczego tak mi się stało? Nie mam pojęcia, dobra. Te szkielet w ogóle mnie nie widzi. Okej, okay, on se pływa. O! Zostaw mnie, dobra, przepraszam, jednak mnie widzi. Myślałam, że mnie nie widzi, będzie miał na mnie wyrobane. W ogóle, ej, ja to nie widziałam tutaj takiego czegoś. To chcę sobie pozbierać wszystko, to się opłaca, słuchajcie, to jest stonks. Dobra, zbieramy to, widzowie, bo to się przyda zawsze. Dobra, to jest nieprzydatne chyba. A łano, kurde, ziomek, przecież... Ziomek, zostaw, proszę mnie tutaj zostawić. Okej, dobra. Udało się, teraz tak, no ja tutaj chcę z tobą handlować, a ty co? Za 15, jeden emerald, dobra, a ten drugi? Dajcie mi tego drugiego, gdzie masz kolegę? Gdzie on jest, tam? To jest on, czy nie on? To jest jakiś w ogóle mag, czy coś, nie wiem.
Aha, ty nie chcesz się lądować. Nie? Nie? No to nie, to nie. Nie, to nie. Okej, okay, chciałam dobrze, ale tutaj wyszło jak zawsze. Okej, okay, i ten, to też nie jest ten. Gdzie jest ten drugi, ten fajny? Kurde. Ja chcę tego fajnego, wiecie którego? Tego, co miał ten miecz. A go nigdzie nie mam. Gdzieś tutaj chyba, z tego co pamiętam. Jesteś tutaj? Nie, tu jest jakiś twój ten, synek czy coś, nie mam. Okej, okay, o, tu jest ich dwóch. I to jest ten, ale czekaj, czy jeszcze ten drugi, czy na pewno nie ma nic lepszego do... A nie, to jest... Nie, to jest tamten. Dobra, słuchajcie, w takim razie idziemy do tego drugiego. Gdzie on jest? One się świecą, wow, ale gdzie, kurde, no znowu go zgubiłam, słuchajcie. No nie, gdzie jesteś, ziomec? A tam jest chyba, dobra. Kurde, cały czas... To jest ten? Nie, to nie jest ten, to jest ten. Dobra, no czekaj, jak chcesz stąd handlować, to sobie uciekasz, dobra. Więc tak, lecimy, słuchajcie, z węglem, więc bierzemy jeden, drugi, trzeci, czwarty, okej. Okay. I tyle nas stać. I brakło nam chyba trzech wymian, albo dwóch. Mamy osiem. Jeszcze 11. Kurde. Chłopie, ty jesteś taki kuszący tutaj. Tak kusisz, że to jest niemożliwe. Czy ja tutaj byłam w ogóle w tym miejscu? Bo w sumie nie pamiętam. Są otwarte, to byłam. Czy tutaj nie ma jeszcze jakichś innych, nie wiem, domków, wiosek jakiś, czy coś takiego? Chyba nie, słuchajcie, chyba już nie ma. A, szkoda, dobra, no kurde, no. Ja bym chciała się z nim pohandlować, ale myślę, że teraz na ten moment, słuchajcie, jakby nie ma szans na to. Ale, słuchajcie, wrócimy tutaj, wrócimy do tej wioski. Ja tutaj obiecuję wam, że wrócę do tej wioski. Słuchajcie, będziemy mieć ten lepszy miecz. W sumie nie wiem po co, jak zaraz będziemy mieć w sumie 100 do enchantowania. I jakby będziemy mieć znacznie lepsze ten itemki, bo diamentowy pewnie sobie zenchantuje, ale jakby chciałabym popróbować, może jeszcze coś innego nam potem zaoferuje ten gościu, jak już wiecie, zrobimy z nim parę wymian, bo tak zazwyczaj to działa, że on potem jakieś inne oferty jakby nam proponuje, także możemy sobie zaraz spróbować, a ja za ten czas sobie już wracam do domu. Ja myślę, że nie będę was tej, wiecie, jakby zajmować wasz cenny czas, słuchajcie, powrotem do domu, który nic dla was nie znaczy. Także po prostu cię w tym momencie z wami pożegnam. Bardzo wam dziękuję serdecznie oczywiście za to, że byliście ze mną do końca. Widzimy się już w drugiej godzinie 18:30 oraz o 15:30 na moim drugim kanale Milky Plus. Także wbijajcie na ten drugi kanał. Dzięki za oglądanie, widzimy się później. Trzymajcie się i pa, pa.